Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o ręcznych pralkach. Zanim zacznę je pokazywać, chciałem serdecznie wszystkim podziękować, którzy odwiedzili 16 zjazd miłośników traktorów i maszyn rolniczych w Wilkowicach. Frekwencja była ogromna, mogę powiedzieć, że naprawdę były tłumy ludzi, pogoda dopisała, także już teraz możemy odliczać czas do następnego 17 spotkania. Jeżeli chodzi o ręczne pralki, to najbardziej popularne ręczne pralki to są tak zwane tarki. Tutaj możecie Państwo zobaczyć parę sztuk różnych tarek. Ta jest taka bardzo ciekawa tarka, ponieważ jest sygnowana, czyli jest zastrzeżona niemieckim patentem i to jest taka popularna, jeżeli chodzi o kształt tarka do prania. Tu obok mamy taką już troszeczkę arystokrację, ponieważ są to tarki szklane. Szkło jako powierzchnia bardzo gładka, a jednocześnie tutaj przez te pory, czyli przez te fale, które tutaj są, powodowało, że pranie się ładnie prało, ale się nie niszczyło, bo na tych się mogło troszeczkę trzeć, a na tych innych powiedzmy nie. No chyba najbardziej znaną, popularną taką tarą jest taka tara właśnie ta blaszana, która jest cała zrobiona z blachy. Tu mamy tą stronę roboczą, tu mamy ten negatyw, czyli to od tyłu. Są oczywiście jeszcze takie tarki, które były zrobione w ten sposób, tak jak te szklane, czyli była blacha oprawiona w takie drewno, ale muszę powiedzieć, że takich tarek obecnie nie posiadam, ponieważ niedawno odwiedzili mnie członkowie zespołu jazzowego i wzięli wszystkie tarki, ponieważ to jest wspaniały instrument do grania dla jazzmenów. No już w ogóle elity, jeżeli chodzi o te tarki, to jest ta tarka, którą mam już ponad 30 lat, tylko jedną taką w życiu spotkałem. Ten element jest wykonany z marmuru. Jest to wyżłobiony, specjalnie wygładzony marmur. Jest ona najcięższa z tych wszystkich tarek, które posiadam, ale tak jak wspomniałem, to już jest taka najwyższa półka marmur, no już później to chyba tylko ze srebra i ze złota. Ale w zasadzie te ręczne pralki to są te pralki, które wzbudziły największe zainteresowanie na traktoriadzie. Tutaj specjalnie pokazuje wiaderko z wodą i ręczną pralkę taką tłokową, taki dzwon. Ona się nazywa Wasz Rasz, czyli w zasadzie pierze szybko. Ona jest zastrzeżona również niemieckim patentem. I proszę zobaczyć, jeżeli wykonujemy tego typu ruchy, to woda dostaje taką rotację, a pranie polega na wypłukiwaniu brudu z między nitek materiału. Czyli jeżeli ta woda będzie sobie w ten sposób tak krążyć, to ta pralka będzie prać. No oczywiście ta pralka wzbudziła największe zainteresowanie na traktoriadzie, ponieważ miałem stoisko, wszystko związane z praniem i naprawdę ludzie byli zdziwieni, że coś tak prostego na pewno już od ponad 100 lat funkcjonuje. Jest to zastrzeżone różnymi patentami, ale to bardzo dobrze funkcjonuje. Proszę zobaczyć przez tą chwilę, ile wytworzyłem piany, czyli ta piana jest produktem ubocznym, ale ta woda, która tu krąży w tym wiadrze, na pewno dokonywała prania. Oczywiście te konstrukcje były różne. Od tych, które przed chwilą pokazałem, po takie tutaj mosiężne, które również mają tutaj właśnie sprężynę i robiąc tego typu ruch powodujemy, że woda krąży. Tu bardzo ciekawa też taka ręczna z napisem oryginal. Husz, husz. Też zastrzeżona niemieckim patentem. To w tym momencie, patrząc na translatora, słowo husz znaczy akysz, czyli nie za bardzo wiem, o co tutaj chodzi, ale w każdym razie tak się to urządzenie nazywa. No, w niedalekiej Żytawie, czyli w miejscowości na pograniczu Niemiec, Polski i Czech, produkowano takie wspaniałe aluminiowe i tu pisze Wasz Wolf Citał. Citał to jest Żytawa. Wasz Wolf, czyli to będzie wilk do prania. No, tych dzwonowych właśnie pralek mam trochę. Tu jest kolejna właśnie ta Żytawa, tylko bez powiedzmy tego kija, który oczywiście ułatwia to pranie. No i też taka całkiem inna konstrukcja. O, tu możemy zobaczyć tą sprężynę w środku i też te tłoki tak chodzą. To oczywiście trochę hałasuje i robi dźwięk,
ale jak to jest w wodzie, to nic się takiego nie dzieje, także to też jakieś takie ciekawe urządzenie i ona jest tutaj też tylko zastrzeżone patentem. No, bardzo podobnie, widać trochę może mniej używane, ale już inna znowu konstrukcja, bardziej rozbudowane tutaj te kanały do produkcji tych fal i piękne urządzenie, które czasami gdzieś stoi na półce, a nie za bardzo wiemy, do czego ono służy. No, najciekawsze to są dwie, dzięki temu, że są sygnowane polskie ręczne pralki, tą sobie cenię najbardziej, tutaj pisze Tempo, Instytut Gospodarstwa Domowego. Był to instytut, który został utworzony w Warszawie w latach 20. Mieścił się na ulicy Nowy Świat i on, jakby to powiedzieć, wprowadzał na rynek ciekawe urządzenia. No, ktoś, kto wyprodukował tego typu urządzenie, chciał, żeby nikt tego nie podrabiał, żeby nie robiono podobnych i właśnie w ten sposób tutaj jest zastrzeżone, że jest to, powiedzmy, za przyzwoleniem Instytutu Gospodarstwa Domowego. A nie tylko rzeczy są patentowane, ale posiadają też świadectwa ochronne. Tutaj już jest też taka ocynkowana, też bardzo ciekawie zbudowana. A tutaj pisze świadectwo ochronne numer 1300, czyli zostało to też, jakby to powiedzieć, zabezpieczone, żeby nikt tego nie podrabiał. Także pokazywałem tą pralkę taką starą, półautomatyczną, ale muszę powiedzieć, że największym zainteresowaniem cieszyły się ręczne pralki. Oczywiście wiele osób mówiło, że takie jeszcze ma, że gdzieś wiszą na ścianie jako elementy ozdobne, ale te dzwony do prania, te ręczne pralki wzbudziły największe zainteresowanie i postanowiłem Państwu o nich opowiedzieć, ponieważ może się zdarzyć, że gdzieś w gospodarstwie domowym takie coś jest i nie za bardzo wiemy do czego. Jeden z moich kolegów również, który zbiera tego typu rzeczy, właśnie opowiadał mi, że też kiedyś mi taką pralkę przyniósł i obydwoje nie wiedzieliśmy, do czego to służy. No teraz już jestem lekko mądrzejszy i chciałbym się Państwem tą wiedzą podzielić. Dziękuję.